Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem ja. Tak, widzicie te jego oczy dzisiaj niebieskie. Dobra, jak widzicie, Zetor sąsiada, a nie, nasz, kupiony od sąsiada. Kupiliśmy jeszcze gruber rolmako, ale to już nie od sąsiada, nówkę kupili my. Dobra, idziemy tu na skóźkę i no przez pole, tu no, nowe pole było z rzepakiem A ty szybko biegniesz. wymucone i tutaj jeszcze beczkę taką niemiecką chyba to jest. I niemiecki rozrzutnik taki kupiliśmy Strauma, a beczka Marshall czy jakoś tak. Fajny. W ogóle ten rozrzutnik wam pokażę jaki ładny, taki wydane, wszystko wydane, żeby nie było. Tu 30 stoi, a i od sąsiada jeszcze puch kupiliśmy, Union Grudziądzon. O, i to jest ta druga HW co sąsiad miał i nam ją sprzedał. Czekaj Mikołaj, o Jezu. Nie, bo zapomniałem, że koło tej autosanki nie można na spację klikać, bo się panel IC włącza. Dobra. Tu jeszcze mamy rzepak tegoroczny wysypany. No i to tyle, co chciałem pokazać i jedziemy mucić. No, bizon już na zboża przestawiony ogółem. Odpalamy i lecimy na nowe pole z pszenicą. Kręcisz? Co? Ewy, kręcisz. Nie, co ty? Kostkę pozarywam, ale to tam mniejsza. Ogólnie dzisiaj mamy tam święto. Święto wszystkich świętych. Matko Bosko, no jeszcze. Często zmarłych, jak ogólnie. Ta? Właśnie tak się zastanawiałem, czy to na Halloween się nie mówi to święto zmarłych, ale dobra. No, to po Halloweenie ten dzień, czyli wszystkich świętych. No i my jedziemy mucić. No, ogólnie taka sytuacja. Mamy cmentarz na takim od ludzi i za cmentarzem jest tylko gospodarstwo, takie duże bardzo. Jedno z największych u nas na wsi. I po mleko mleczarka przyjechała, a tam wąska droga, po dwóch stronach samochody i gościu mleczarką ledwo się to przecisnął, a z powrotem już stwierdził, że nie jedzie, poczeka, aż się skończy na cmentarzu i mleczarka nie mogła wyjechać. No, No tak było i taka oczywiście. sytuacja. Mikołaj to się nawet nie kapnął, dopiero, o matko bosko, No. dopiero ja wychodzę z cmentarza, o tam stoi, nie, już tam samochód przepala, nie, podpiera samochód, żeby się nie przewrócił i mówię, ej, widziałeś tam do tego pana mleczarka przyjechała i nie może wyjechać. A on co ty gada? Powiedz mi, tak było, nie? Tak było oczywiście. No. Buraki tam ktoś zaczął kopać. Nawet nie wiem, czyje to buraki tam są, Miki, czyje to są. Gdzie? No, jak się jedzie na wieżę? Nie mam pojęcia, kogo tam mogą być. Tam zaczęte już kopanie, tak 20 tam ton leży już. Nie wiem, czyje to jest? Księdza. O Boże. Ej, no teraz wyhamowałeś mnie i teraz podchodzę 4 na godzinę. Ja się nie wyhamowałem, sam się O wyhamowałem. nie. To nie moja wina. O Boże, teraz ciekawe, czy Miki trafi, bo na to pole jeszcze on nie był. No, ogólnie to pole tamto, gdzie tam był Głęboszcz ze zatorkiem, to było od sąsiada kupione i na to, co teraz jedziemy, to też było od Ej, no sąsiada kupione. same góry tutaj są chyba, gdzie... Ty jeszcze góry nie widziałeś, zaraz zobaczysz. No Ale przecież chwilę. tutaj to jest 3 na godzinę jadę. No, to podwórko Haliny tu przelecić musimy. I ten, dobra, pomału będę jechał, bo ten tam musi, żeby trafił za mną, bo nie będę miał na to sypać. No, czekaj, ja tu sobie zdjęcie Aż jeszcze. tyle tam nie będzie sypało. Co? Aż tak nie będzie tam Nie, sypało. no Jaś. tam jest dosyć duży kawałek. No zdjęcie zrobił, nie? No, nawet dwa zrobię. O, jeszcze lepiej. By tak nie lagowało, jakbym komputera nie wygaszał, nie usypiał. Dobra, Miki już jedzie, o Boże. Czekaj, usiądziemy sobie. Gunimie, dobra, to dzida, ogień na tłoki. Rzepaku ogólnie mieliśmy ludzie niecałe 2 hektary. Tutaj jeszcze po O prawej, Boże. to pole, to po prawej, nie wiem czy na odcinku coś było tam kiedykolwiek robione. O, tak widać. O Boże, ten tam kręci. Tu prosto potem Miki cały czas. O, ale te przyczepy ciężkie są. O Boże. No ogólnie to tamto Płot przyczep. się usiadła 900 tajkuń. Nie wiem czy powiedziałem już. Ta przyczepa. Powiedziałem. O, 31 na godzinę bizonem, ale fajnie. Ciekawe ile to pod górkę podejdzie. Ciekawe, Ten. jak 900 tam pod górkę z pełnymi podejdzie. Ej no, będzie rozpinanie. Jak 30 w zimowym odcinku. Ej, ogólnie bizon 7 na godzinę idzie, nie? Takie góry. I ten. Dali szybko, bo jak ja teraz się rozpędzę, to już Ogólnie ta koniec. przyczepa jest od sąsiada kupiona, to jest ta lepsza, której nie Boże, widzieliście na odcinku. autosanka mnie wyprzedziła. Boże, Wyszłem do góry i... ile jechałeś na godzinę? 40.
Ty, ja z pełnym mi tu chcę jechać. Bo ty nerwy stracisz. No ogólnie 900 ciągniemy, bo zator, żeby po prostu trochę więcej Już mocy. włączę ten pomad, niech sobie jedzie. Więcej mocy i napędy, żeby były do tego głębosza, wiecie o co chodzi. Lepsze uciągi, te sprawy. Nawet nie wiem, czy w realu by takie coś pociągnął, ten zator, ale myślę, że spokojnie by pociągnął. No nie wiem, nie wiem. No, także ten, 2 na godzinę. Tanta rura. No, ogólnie to łapka w górę za takie górki może się zostawić i łapkę w górę za to. O kurde, już się utopiłem. Nawet jakbym chciał, nie? Przyspieszyć, nie? To i No. tak nie przyspieszę, bo nie mam jak. A ja już się utopiłem. A to czekaj, zaraz tam przyjadę. O Boże. Ja, wtopa, czekaj, zdjęcie trzeba zrobić i Nie wtopa. grzeb, bo się zagrzebiesz do końca. Ale headeru nie zdążyłem podpiąć jeszcze. Patrz jak idzie, czekaj. A 1 na godzinę. Ej, ale mnie mucha denerwuje w pokoju. Mucha nie rucha. No. No nie, bo jest sama, to raczej nie. Ogólnie to ja ten. Od 13, bo od 13, nie, od 12 dopiero od teraz usiadłem do komputera prawie, bo tak to sobie usiadłem na 15 minut, potem jechałem na te odległe cmentarze, tam przejeżdżałem przez Zatorka Jelonka, pozdrawiam, może ogląda. Nawet wie, że O, przejeżdżałem o. tam koło niego. No ogląda raczej. Patryczek. Cieszyłem. O Boże, wjechał tu na pobocze. Te szerokie to co? No, no, sąsiad jakiś. No, ogólnie to pole tego sąsiada naszego kupione. Jeszcze ma dwa koło domu i gdzieś jeszcze niby ma. Gdzieś tam nie pito cię Ja puknęło z mówię, tyłu. że ten, że my wszystkie O. kupimy, nie? On mówi, dobra, to poczekamy, panie Michale. Dobra, to ty tam potepnij te przyczepy i mi tu podjedź na ściernisko najlepiej. Dobra, ogień but. A, nasieczka się zaczęło kroić. Dobra, ogień but, ty... Dawaj na koniec pola jedną. Tak, no to ciągle, to jedną Nie ci no, tu co ty? zostawię, a drugą Żartuję. tam. Chyba obrócę, bo mam 10% już. Czekaj, bo nie mogę trafić. To tam będzie trzeba zrobić. Dobra. Zaraz 13 godzin będzie. Trochę, ale na bizonie zaraz 3 będą. O. Ogólnie ludzie mamy w planach zakup nowego, znaczy nowego, używanego opryskiwacza i używanego rozsiewacza. Do 30 oczywiście. Bo mamy... No, rozsiewa to tak, to może być różnie. No zobaczymy, ale ja tam po 30 bym go podpinął. No to na 500 to moim zdaniem po 30 pójdzie. Ej właśnie, na YouTubie jest film nawet jak 30 jeździ z tonowym rozsiewaczem. Po nowym ma, to ma 500, to 500 kilo różnicy jest, nie? A może pełnego nie będzie, więc... O Boże. Bo na fa Ej, bo w sumie na realia farmingowe, nie? To tą tonę to byśmy 2 sezony może wysiewali, więc wiesz. To nie powiedziałbym. Myślę, że na to pole 300 kilo aby poszło, jak siałem tu tym polo, tym No bo naszym ty oszczędzasz. motylem. Co ty, na kupę jeździłem nawet. Piotr, kupę to pewnie Pater to jest kupę, nie, Piotr. Ojeju, aż mi się przypomniało coś. No, Miki tam dalej pewne ciśnienie zgłęboszowanie, tam ogólnie gnojowica była wylana. Naszą nowiutką beczuszką, 30 też w nią idzie, jakby ktoś się No, ciekawił. idzie jak wściekła. No, Miki tam z dwójki polowej jechał cały czas na dwójce. Jak już się wystartuje na podwórku, to już na polu nie ma zmiłuj się. Jak stanie, to już jest amen. Amen, facia, że no, bez przodka to dosyć ciężko jest z tą beczką, bo duże dociążenie jest na dolny zaczep. I to wiecie, dociąża i przód może trochę wyrwać, a jakie obciążenie miałeś wtedy w 30 czy nie? Nawet tu zazdjąłem. Ja. To się Lepiej się wytnie. kręciło. To się wytnie. Przecież jak ta beczka to tam siedziała na tym zaczepie, to kurde, tak lekko miałeś kręcić jak ze wspomaganiem. Prawie jak bez Co? kierownicy. Jak co? Ciało, ta 30 jechała jak chciała. O Boże! Prawie jak bez przedniej ośki. No, prawie jak bez kół. O Boże, bez kółwej ukręć. Jakby No. tak stała na samych tych piastach, czy jak to się nazywa. Ej, co jest kurwa? Może kurde. To czekaj, czy ja dojadę tam do końca? Chyba nie. To Będzie trzeba ciężko. było się sypać. No, ale ten, ja już jestem koło HW jak coś. A.
No, ogólnie. Powróciłeś jednak. No. To tak żartobliwie powiedziałem wpierw to do ciebie, a ty to wziąłeś od razu na poważnie. No to trzeba było powiedzieć, żeby nie, ja się tam przejechałem, ale to nic. No. Ale będziesz cofał 2 godziny z pełną przyczepą. Jak cofał? No pod przyczepę drugą. 2 godziny. Do garażu z rzepakiem za pierwszym razem podjechałem. No widzicie, jakiego mam dobrego traktorzystę na podwórku, kurwa. Ja wam mówię. Pierwsze 30. O Boże, nie, 30, no kurde, 30 to już teraz odciążona trochę będzie z tych prac. No wiadomo, teraz w tym roku jeszcze może baloty będzie woziła. Coś ten. I potem tylko opryski, nawozy i może jeszcze siewy w tym Ona roku. będzie baloty woziła? A czemu nie? Zatory, no bo szybszy jest. Łe tam. A my daleko mamy przecież pole ze słomą. No, tylko to jedno. Ale no to jest daleko, nie? Ty w sumie na tym może kukurydzę by zaraz się dało, na tym poletku. Jest równe w miarę, nie? No, i tylko ma tą studnię tu w środku, nie? To nic. No. Nie, to To by jest się studnia czy tam krzaki? tej studni nie obsiewało. No, znaczy no, tylko tak ten, przed i za, a boki tak. Tak jakby przyczał od tej, nie wiem czy tam jest studnia, czy co tam jest, nawet się nie przygląda. No, bo ten pan, Kanalida tam idzie. jak ja się go pytałem, co on tu siął, to on mówi, że pszenica co roku, więc ta ziemia to już taka jest zmęczona pewno. I słoma była co roku brana, a my tu niestety sieczki nie możemy zrobić. My nie mamy sieczkarni, a poza tym To słomami może też tam jest. się gnój czyli zaleje, co? No gnój też, między innymi. I jeszcze, no, i żeby porozmian, no to jakąś kukurydzę tu się walnie. Bo po flonów to nie ma co się bawić, te poplony w tym farmingu, bo jakby jakieś jeszcze inne były, gryka czy coś takiego, to no, powinno było wyglądać. No ta rzadkiew jakoś mi się nie podoba, jako wygląda jakoś. Nie wygląda to zbyt fajnie. Ale Albo co jak... nie wygląda zbyt fajnie? No gryka na poplu... co ja mówię, rzadkiew oleista w tym farmingu. Czemu? Gęściutka jest ładna. Znaczy wiesz, no ja tam lubię, jak taki poplon jest potem wysoki, w ogóle fajnie to wygląda. No ta, i ty tym swoją dwójką w realu to by nie urał tego poplonu. Zobaczymy, jak ta czwórka sąsiada się będzie sprawowała. Ogólnie Ani to... mi nie mów o takim pługu. Jak ja taki pług No... widzę, to mnie telepie. Ogólnie ludzie to ten... Znowu kredyty mamy wzięte, bo nam nie stykło. I ten... Tyle pieniędzy, co dostaliśmy za świnie i w ogóle to poszło na te pola i maszyny. Czyli około 150 tysięcy. No i to, tak to już jest. I żebyście nie myśleli, zaraz wam pokażę nawet, że jest kredyt wzięty. No... Zaraz wam nawet pokażę, tylko jak się będę sypał, żeby zaoszczędzili na czasie, bo jeszcze na dzisiaj deszcze zapowiadają, a to będzie trzeba jak skończę tu mucić, to przyjechał zaraz prasować i Ej, no baloty. od wczoraj do tutaj głęboszuję. No co się dziwisz, długa, długa praca, ale zaś się opłaca głęboszować. Zaś jest wygodniej do orki, do wszystkiego po paru latach, nie? Jeszcze u nas to tam nie jest zbytnio zbite, bo u niego nie jeździł jakiś wielki kombajn jak kosił. Tylko O. bizonik to tam nie miał aż takie ciężkie jeszcze. Nie, wcale. No ale w porównaniu do jakiegoś Tucano czy czegoś, no to nie powiesz, że nie. Tucano ile jest cięższe, może z 5 ton cięższe. No właśnie. Ogólnie sąsiad tą 60 chyba też popchnął i tą przyczepę, bo ich tu nie ma. Albo odciągnął na tamtą gospodarkę. Ja nie wiem. A wiesz co najlepsze? Ja się pytam, czy tam koło tej gospodarki nie ma żadnego pola. Mówi nie, że tam żadnego pola nie ma, tylko okaże się, że trafiła i kupił same zabudowane. Myślałem, że tam będzie miło chociaż jakieś hektary, a tu nic. No, co No tam zrobisz? taką paterakę miał, nie? Mówisz. Co zrobisz, jak nie ma? Typowa na krzyżu. No, już 2 od niego kupiliśmy, a jeszcze 3 mu zostały. No, co nie tamtego to nie sprzeda. Co? Tamto to pewnie na działki podzieli. O Boże. Mówię ci, bo tamte są tak w miarę blisko ten No bo to... miasta to. Przecież to te dwa to ma koło... za domem, tu koło nas. Gdzie? No te Jedno dwa... jest koło miasta, koło Biedronki. A to jedno... Aha, faktycznie. A te dwa ma koło, tu koło domu. A, no to może i tak, ale to nie było jedno całe?
No nie wiem, znaczy rozdzielę, znaczy tam jakaś miedza jest. No, to jakby całe rozbudowę. Kiedyś pamiętam, że tutaj na całym na ten. Boże, to wiesz, a miedzę pewnie mam małą albo wcale i. Może się rozdzielił na dwa i może tam koło domu mówił, że to jest jedno i jeszcze gdzieś ma jeszcze jedno. Ja tak mówię, że ma trzy. Jak mówi, że ma trzy, no to tu za domem dwa i gdzieś jeszcze jedno. Nie wiadomo, no A nie wiem. trzeba tam, wiecie, z flaszką czasem pójść do sąsiada, żeby zszedł w ziemię. No. 60 chyba poszło. No. No ja za nim nie tęsknię, taka rozklapicha. O Boże, a czemu byś miał tęsknił, jak na niej nie pracowałeś? Wystarczy, że ją widziałem. No, rzadko kiedy. Zawsze, zazwyczaj tam maszyny, gdzie masz, byłem zdziwiony, że tu był zator kiedyś. Jak zobaczyłem, że tu go ma, to zaraz się poszedłem spytać, czy można pożyczyć na wiosnę. Ciekawe, komu tą ziemię nie żałował. No. Kto mu to obrabia. Chyba, że 60 to samo robi. Jeszcze ten ostatni rok. No tutaj miał już pszenicę posianą, bo zimą i mówię, to weźcie coś z tą pszenicą i rzepak też miał tam posiany i mówię, weźcie Ale coś. dużo on tam chyba nie ma do obrabiania. Te trzy kawałki, nie? No, w zasadzie, no to nie wiem, jak to powiedzieć. Mówi, że trzy, nie wiem, jak to powiedzieć. Trzy czy cztery, no nie wiem. Bym się musiał To go ilga zapytać. tam może ma ze 3 hektar. No, może. To tyle, ile my w zeszłym roku mieliśmy. No. A sprzęt delikatnie mniejszy. Teraz żeśmy pokupili od niego połowę gospodarstwa, to za ciągnik było trzeba wziąć drugi. Ale widzicie, wszystkie ciągniki są przydatne. No 30 już mniej, ale też jest przydatna. No już gnoju się na mnie wywiezie, bo ten sztrauman sam sobie jest ciężki. No, zator czuł, że miał coś na plecach. Ze starym na plecach, tak o. Och. Aldi 1, nie, jak to Aldi 1, scroll loop. Dobra. Ogólnie ludzie to łapkę w górę możecie jeszcze zostawić i subika i komentarz, bo ogólnie ludzie to tak wy mało komentarzy piszecie, że ja sam w szoku byłem, because jest tych wyświetleń tam 1500 dajmy, 110 łapek, to mi się podoba strasznie, normalnie wam dziękuję za to, a komentarze z 5. I co ja mu powiedzieć, ja nie wiem, nie? Bo ja, nie, wiadomo, nie można mieć wszystkiego, co się chce, nie? Ale, no, łapeczka i komentarzek, No no. ale ty mi lagujesz, co ty robisz? No, patrzałem, ile już mil mam. O. Iż było trzeba zobaczyć. Ty, bo mamy 17 minut. Pomoże tak, żeby was zmusić do napisania komentarza. Miki, co mają napisać w komentarzu? Petor. Hashtag Petor. Hashtag fetor przez fy. Fetor, tak jak zetor, tylko że zamiast z fy na początku, o, jakby ktoś tam nie umiał tak zrozumieć dobrze. Dobra, no to łapeczka, subiczek, komentarze i trzymajcie się. Na razie, cześć, do kolejnych. Na razie.